tak trudno zdecydować, co wybrać do jedzenia. I nasi bohaterowie zaraz się przekonają, co smakuje lepiej. Okrągłe, trójkątne czy kwadratowe jedzenie. Zapraszamy na nowy filmik Barada. Jestem dziś zdeterminowana, więc zacznę pierwsza. Wow, to Oreo z mlekiem, super! Tak, od razu mam szczęście. Uwielbiam Oreo. Przekręcam, liżę. I zanurzam. Świetnie. To jest pyszne. Prawdziwa uczta. Wiem, Mia, ty tak apetycznie jesz. Tak, a to dopiero początek. Spójrzcie, jakie mam oczy. Jeśli nie chcesz Oreo, możesz nam je oddać. Nie ma mowy, to są moje ciastka, co oznacza, że zjem je wszystkie. I to sama. Mike, którego słowa w zdaniu zjem je wszystkie sama nie rozumiesz? Oddawaj ciastka natychmiast. Dobra, chciwusko. Niech ci wózko. Suzy, teraz ty. Ojej! Kanapka! Uwielbiam kanapki! Chwila, z czym to jest? Z sardynki? Nie chcę tego jeść! Mike, zabierz to! Nie ma mowy, sama to zjadaj! No dobra, spróbuję, może będzie mi smakować. Nie, nie ma cudów, to okropne! Jedz to szybciej, Suzy, co za smród! Tak, czuję to! Co za pech! Mike, teraz ty! Jestem gotowy, chociaż nie byłem na to gotowy. To ostra papryka. Tak jak myślałem, jest bardzo ostra. Ja płonę! Pomożemy ci, nie martw się. Pomocy! Mike, spalisz tu wszystko, ostrożnie. O, mleko. Świetnie, mleko ugasi ogień. A nie mówiłem. Już jest okej. Spójrz na Suzy. Biegnę na pomoc, tylko muszę ogarnąć, jak to działa. A, wiem. Suzy, przestań! Już wszystko w porządku! Ups, przesadziłam. Chciałam dobrze. Nie musicie tak na mnie patrzeć. A co się stało z moim Oreo? Piszkopty całe namokły i zamieniły się w papkę. Chociaż z drugiej strony to wciąż Oreo. Ktoś z was ma ochotę? Nie, dzięki. W porządku. Co, znowu ja pierwsza? Dobra, miałam dzisiaj szczęście. Ale nie tym razem. Czy to cebula? Mike, otwieraj. No dobra. Pizza! Kawałek pysznej pepperoni. Czekaj, czekaj. Ja też chcę otworzyć. Ojej, to strzelająca posypka pop candy. Co za fart. No dalej, Mia, zaczynaj. Nie, w ogóle nie mam ochoty jeść cebuli. Fuu, co za okropny smak. I dlaczego w ogóle dodają ją do potraw? Też nie rozumiemy. Cieszymy się, że my jej nie dostaliśmy. Ojej, coś ze mnie wychodzi. Fuu, Mia, to obrzydliwe, zakryj usta. Trzeba natychmiast czymś zajeść ten obrzydliwy smak. Mam pomysł. Mike, kiełbaski na twojej pizzy są okrągłe, co oznacza, że je od ciebie konfiskuję. Co ty robisz, Mia? Teraz mam tylko kawałek ciasta zamiast pizzy. Oddaj mi to. Mike, jesteś taki głupi. Kiełbaski są okrągłe, więc są moje. Dzięki za pomysł, Mia. Przecież można zrobić kwadratowy plasterek za pomocą noża do pizzy. Co tu się dzieje? Suzy, zabrałaś mi ogromny kawałek pizzy, oddawaj go. Nie, ten kawałek jest kwadratowy, więc jest mój. Palce lizać. Nawet bez kiełbasek to jest takie pyszne. Brawo, Suzy, moja szkoła. Co ja mam zrobić? Dobra, na talerzu zostało kilka trójkątnych plasterków. Złożę je razem i wyjdzie mi mały kawałek pizzy. No nieźle. Widzisz, Mike? I nie trzeba było się denerwować. Twoja kolej, Suzy. Otwieram paczkę. I wsypuję posypkę do buzi. Jest pyszniutka. Tak fajnie się pieni i strzela. Mogę się poczęstować? Nie możesz, to moje. Suzy, zjadłaś ogromny kawałek mojej pizzy. Nie chcesz się podzielić? Dam ci nauczkę. Na zdrowie. Co? Co ty tam gadasz? Ojej, zaraz będę kichać. Powiedziałem na zdrowie, Suzy. To za karę. Co, już się skończyło? Szkoda. Dziewczyny, w tej rundzie ja będę pierwszy. Wow, Toblerone. Spokojnie, znam was. Zabierzecie mi go tak, jak zabrałyście pizzę. Uważaj. Przepraszam, Suzy, po prostu nie mogę dłużej czekać. Chcę tego jak najszybciej spróbować. Jakie dobre, w środku ma też orzeszki. A teraz połamię to na kawałki, tak jak prawdziwy karateka. Swoją drogą, nawet jeśli podzieliłem to na kawałki, to nadal są trójkątne. Więc nie możecie mi tego zabrać, złodziejki. Pyszności.
Brawo, Mike! Prawdziwy zjadacz czekolady z ciebie! Show trwa dalej! Oj, i kończy się dosyć pechowo. Dobra, Suzy, twoja kolej. Wow, to są rolki! Uwielbiam je! Czekaj! Weź pałeczki! Właśnie nimi jedzą rolki! Nigdy wcześniej ich nie używałam. Jak się je trzyma? Udało mi się? Chyba jednak nie. Niezbyt dobrze mi to idzie. Dlaczego to jest takie skomplikowane? Mam tego dosyć. Wiem, jak ich użyć do prawidłowego jedzenia. Wbijasz je w taki sposób i zjadasz. Pyszności. A jeśli wezmę pałeczki w obie ręce, to jest 2 razy smaczniej. Chociaż czemu tylko 2 razy? No to ja rozumiem. Rolki na pałeczkach. To wygląda jak szaszłyki. Tylko smaczniejsze. Masz takie szczęście, Suzy. Chciałabym zjeść chociaż jedną rolkę. Przykro mi, Mia, ale się skończyło. Kto zdążył, ten zjadł. Nie potrzebuję twoich rolek. Mam swój własny talerz. Co tam jest? Co? Kaktus? Wygląda na to, że twoje szczęście się skończyło. Jak ja mam go zjeść? Jest taki kłujący. Nie, nie chcę, nie mogę. No dalej, i tak będziesz musiała. No dobra, ale muszę wymyślić sposób, jak pozbyć się tych kolców. Wiem, pomoże mi w tym pęseta. Działa. Mia, a czy jest jakiś sposób, żeby robić to ostrożniej? No, od razu lepiej. A teraz można próbować. Fuu, to jest to obrzydliwe. Chyba robię się zielona. Nie chyba, na pewno. To jakiś koszmar. No dobra, kawałek zjadłam. Oj, przepraszam. Wydaje mi się, czy coś tu śmierdzi. I to dochodzi stąd. Fuu, to straszne. Otwieraj szybko i zjadaj to. Nie można wytrzymać. No dobra. O nie, to śmierdzący ser. Trzeba coś zrobić. No i proszę, spinacz do ubrań na nos i nic nie czuć. Pójdę w swoje ślady, Suzy. A co ja mam robić? Odpowiedź jest oczywista, zjadaj to. Tylko nie to. Kto wpadł na pomysł zrobienia tak obrzydliwego sera? Smakuje gorzej niż pachnie. Dobra, muszę przyspieszyć. Udało mi się. Oj, co się ze mną dzieje? Fu, Mike, to straszne. I jeszcze mi uwagę zwracałeś. Mam pomysł, jak pozbyć się tego smrodu. Odświeżacz powietrza. Chodź tu, Mike. Nie dam się, zabierz to ode mnie. No i proszę, od razu lepiej, prawda? Nie dziękuj. Otwieraj szybciej. Jestem gotowa. Wow, to automat z gumami do rzucia. Uwielbiam gumy. Nie mogę się doczekać, kiedy go użyję. A oto i guma. Chodź tu, ty mała zielona kulko. Wejdź do moich ust. Chcę nadmuchać balona. Kurczę, nie udaje mi się. Nawet tego nie umiesz. Nie wymądrzaj się tak. Zaraz wam pokażę, kto tu najlepiej nadmuchuje balony. Jeśli zjem całą gumę, to wyjdzie mi ogromny balon. Dobra, trzymajcie się. Co ona kombinuje? Nie wiem. Chyba coś poszło nie tak. Wszystko jest pod kontrolą. Muszę tylko dmuchać mocniej. Co? Twoja guma jest na mojej twarzy. To obrzydliwe. Co to? Moja brew. To straszne. Nie, ja tak nie chcę. Pasuje ci. Nie gadam z wami. Może jeśli przykleję gumę w ten sposób, to brew wróci na swoje miejsce. Świetnie zadziałało. Dobra, wystarczy. Przestańcie się śmiać. Teraz moja kolej, by otworzyć klosz. A pod nim? Dużo cytryn, kurczę. Nie podoba ci się? Zabieraj się do jedzenia, Suzy. Dobra, kwadratowe cytryny to jakaś nowość. Wezmę gryza. Jakie to kwaśne. Wręcz okropne. Nie dam rady więcej. Nie będę tego jadła. No. Będziesz, Suzy. Takie są zasady challenge'u. Smacznego. No dobra. Postaram się szybko to wszystko zjeść. Biedna Suzy. Współczuję jej. Dobrze, że my nie dostaliśmy cytryn. Okej, zostało tylko troszkę. Ojej. Chyba mnie aż wykrzywiło od tej kwasoty. To straszne. Daj spokój, Suzy. Wyglądasz pięknie. To był challenge okrągłe, trójkątne, kwadratowe jedzenie. A przed nami jeszcze wiele ciekawego. Subskrybuj kanał, aby nie przegapić żadnych nowych odcinków. Do zobaczenia wkrótce na Barada.